Cześć. Dzisiaj będziemy robić razem mamą tort dla Jaśminki. I z czym będzie ten tort? Z malinami. Z malinami? I to będzie tort Raffaello. Do dzieła? Tak, zapraszamy. To zaczniemy standardowo od... Jajek. 5. 5 jajek. Co jeszcze potrzebujemy? Cukier. Mąkę. Ziemniaczaną. Ziemniaczaną. I... mąkę. Pszenną. Pszenną. I to tyle, jeśli chodzi o biszkopt. A resztę to pokażemy później. To co? Zabieramy się za jajka. Zaczynamy od oddzielenia białek od żółtek. Dodajemy szczyptę soli. Kto będzie miksował tort? Ty, mama! Dodajemy teraz cukier i miksujemy. I teraz dodajemy resztę składników, czyli żółtka, 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej i 3/4 mąki pszennej. Teraz mieszamy? Tak, mieszamy bardzo delikatnie, tylko po to, żeby się składniki połączyły. I już! Całość przekładamy do brytwanki wyłożonej na dole papierem do pieczenia. Żeby papier Wam się przykleił, to wystarczy posmarować troszeczkę jakimś tłuszczem. No i przekładamy. Przyłożone ciasto wkładamy do nagrzanego piekarnika na 180 stopni na 35 minut. W międzyczasie przygotujemy dekoracje do naszego tortu. Mam tutaj wiórki kokosowe. Jeśli ktoś z Was oglądał, a jak nie oglądał, to zapraszam. Gdzieś tutaj na górze będzie link do filmu o barwnikach naturalnych. Ja część tego kokosu chcę zabarwić na różowo. Dlatego też tutaj mam już gotowane buraki. Wykorzystam sok z buraków, troszeczkę dodam do tych właśnie wiórków. Będą po prostu wiórki w kolorze różowym. No i już. I zobaczcie, mamy różowe. Tylko trzeba oczywiście uważać, żeby nie przesadzić, bo później te wiórki nie będą suche, tylko się zaczną nam takie kulki robić. I teraz wystarczy poczekać, aż nam te wiórki wyschną, więc dobrze jest to zrobić trochę wcześniej. Tu nam się rozmrażają malinki, bo niestety nie ma sezonu na maliny, więc ja użyję mrożonych. A teraz czas na krem. Do kremu Raffaello potrzebujemy masło, około 180 gram. Ja dam taką, no mówię, no całą taką kostkę. Prawie 3 tabliczki białej czekolady i mleko skondensowane. Na ogniu podgrzewamy masło razem z czekoladą. Całość przelewamy do miski i dodajemy 340 ml mleka. Na koniec możemy dodać jeszcze wiórki kokosowe, ale ja nie chcę, żeby ten tort był taki bardzo kokosowy, dlatego ja tych wiórków nie dodam. Miksujemy, wbijamy w chłodne miejsce do stężenia, no i krem będzie gotowy. W międzyczasie wyciągamy tutaj nasz biszkopt, to mi się podoba zawsze najbardziej, ponieważ musimy rzucić 3 razy tym biszkoptem. Jak pięknie pachnie. W międzyczasie, jak czekamy tutaj, aż wystygnie nam biszkopt i schłodzi nam się krem, to ja przygotuję tutaj dekoracje. W tym roku wymyśliłam, że zrobię takie mini girlandy. Przygotowałam na komputerze taki oto wzór, szablon mój. Będę teraz to wycinać. I zaraz zobaczycie, co dalej. Mam już wycięty napis. Mamy tutaj jakąś włóczkę. Do tego potrzebujemy 2 wykałaczki i klej. No i teraz bierzemy się za składanie.
Jaśminka tutaj siedzi i mi się ręce normalnie trzęsą, bo stoi nade mną. O, mamy pierwszy. Ojej, nic nie widzicie. Mamy pierwszy. I teraz zrobimy jeszcze ten drugi. Jedyne co widzę to tutaj, że mogłabym troszeczkę inaczej tą górę zrobić. Ja to jeszcze poobcinam zaraz, to się nic nie dzieje. I teraz można też nureczki zostawić takie luźno, luźno jakby puszczone. A można na przykład zakończyć jakąś kokardką, no nie wiem jak tam, to już zależy od Was tak naprawdę, jak Wam będzie pasowało. Na dole teraz robimy to samo, znowu tutaj sobie zawiążemy, o, z jednej strony i teraz daj jaśminka, będziemy przyklejać drugi rządek. Tylko tutaj mamy więcej tych literek, więc musimy to zrobić troszeczkę ciaśniej. Aż też mama sobie wymyśla na urodziny zawsze takie skomplikowane rzeczy. Właśnie może nie jest skomplikowane, tylko takie trochę czasami pracochłonne, bo to skomplikowane nie jest. I mi się wydaje, że będzie fajny naprawdę efekt. Widziałam takie girlandy, że można kupić właśnie w internecie, ale stwierdziłam, że cena ich jest na tyle wysoka, że można zrobić samemu, jeśli ktoś by bardzo chciał. Napiszcie do mnie na Facebooku, to przekażę Wam mój plik, jeśli byście chcieli takie dokładnie. No oczywiście tam możecie sobie zmienić napis, ale gdyby ktoś chciał, mam jeszcze, zatrzymam ten plik i gdyby ktoś chciał, to zapraszam. Taki do edycji oczywiście, żeby każdy mógł wpisać imię swojego dziecka. Jakiś można kolor zmienić. Dobra, teraz ja to tak troszeczkę mocniej przyklepię. Wydaje mi się, że będę musiała je trochę zwinąć, bo będzie to za szerokie. Tutaj za dużo tego. O kurczę, skleiło mi się mocno już. Ale mam nadzieję, że jeszcze uda mi się to poprzesuwać troszeczkę. I gotowe. Dzisiaj drugi dzień prac. Musiałam rozłożyć to na dwa dni, bo bym nie dała rady z różnymi innymi rzeczami po drodze. Dlatego sorry, jeśli będziecie widzieć różnicę w świetle. Teraz zabieramy się za krem śmietankowy. Mamy tu już schłodzoną kremówkę, czyli śmietanę 30-36%. Mamy tutaj też jeszcze prawie całą szklankę cukru pudru. Możecie dać szklankę w zależności od tego, jak lubicie słodką śmietanę. Miseczka, najlepiej jeśli ona będzie taka, akurat mam dzisiaj, wyjątkowo, albo jeśli będzie szklana, albo jeśli będzie metalowa, chodzi o to, żeby po prostu była dosyć zimna. I będziemy mieszać. To zaczynamy łączyć wszystko w całość, mamy już blat. Tu mamy krem a la Raffaello, możemy dodać do niego jeszcze wiórki kokosowe, jeśli chcemy, żeby był taki faktycznie Raffaello, Raffaello. Tu mamy migdały, połączyłam sok z cytryny razem z sokiem z malin, nasza śmietana i maliny. I zaczynamy od tego, że polewamy cały blat, polewamy tutaj tym sokiem. To jest bardzo ważne, żeby te blaty nie były suche. Więc jeśli robicie dla dzieci, no to ja polecam taki jakiś soczek. Natomiast jeśli robicie wersję taką dla dorosłych, no to możecie tutaj dodać trochę alkoholu.
Ja ten krem daję tylko jeden raz, ponieważ on jest bardzo słodki. W sumie nic dziwnego. Prawie 3 tabliczki białej czekolady. Swoje robię. Ja nie lubię tortów, które są bardzo słodkie, więc daję więcej po prostu najwyżej bitej śmietany, którą też tak dużo nie słodzę. Dzięki temu powiem szczerze, że goście są w stanie zjeść naprawdę dosyć dużo tego ciasta. Całość obkładamy bitą śmietaną. No i teraz już jest gotowe. Ale zaraz, zaraz, jeszcze chyba czegoś brakuje. No właśnie, brakuje dekoracji. Do dekoracji potrzebujemy wiórki kokosowe. Do tego potrzebujemy kulki Raffaello. To nie jest reklama. Ale jeśli macie więcej czasu na zrobienie tortu, to możecie takie kulki zrobić z naszego też kremu. Wystarczy, że do kremu dodacie troszeczkę wiórków kokosowych. Następnie zrobicie z nich takie kulki. Widzicie, że on jest po wielu godzinach, on zaczyna być ten krem taki twardy. Więc wystarczy, że później po zmrożeniu zrobicie z niego takie kulki i oblepicie wiórkami kokosowymi. Będą właśnie takie oto kuleczki. Natomiast no ja nie mam czasu niestety, więc dzisiaj wykorzystam już takie gotowe kulki. No i jeszcze oczywiście nasz tutaj girland też będzie zaraz na naszym torcie. A to efekt końcowy. I co, dziewczyny, podoba się tort? Tak! To co, idziemy się ubierać na urodzinki?